Magdalena Michalak, dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie z programem Kolejna. A dzisiaj moim towarzyszem podróży jest profesor Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Witam, panie rektorze. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie. Panie rektorze, ma pan trzy środki lokomocji do wyboru. Samolot, pociąg i samochód. Który pan wybiera? No, najwygodniejszy jest oczywiście pociąg. Bo genialnie, ja właśnie na taką odpowiedź liczyłam. Jedziemy składem Polregio, jak się panu jedzie? Bardzo dobrze. Komfortowo? Bardzo komfortowo, bardzo miło. Czyli żadnych zastrzeżeń? Nie ma. No i właśnie bardzo mnie to cieszy. Pamięta pan, kiedy ostatni raz podróżował pan pociągiem? No niestety dosyć dawno i to raczej w celach służbowych. Natomiast kiedyś bardzo często wspólnie z rodziną wyjeżdżaliśmy na wakacje i to był podstawowy nasz sposób podróżowania. A jak wtedy to wyglądało? Mnóstwo bagaży, ludzi stali no, państwo wtedy, na korytarzu czy nie? No teraz siedzimy wygodnie. Inaczej, teraz siedzimy bardzo wygodnie. W tamtych czasach trzeba było najpierw walczyć o miejsce, mówiąc kolokwialnie. Potem jakoś wtarabanić się ze wszystkimi bagażami. Których nie było mało pewnie. Nie było mało. I z powrotem też to samo, tylko w drugą stronę. Panie rektorze, rozmawia pan ze mną z uśmiechem, jest pan spokojnym człowiekiem i powiem panu, trochę zasięgnęłam języka o panu przed naszym spotkaniem, że jest pan postrzegany przez swoich pracowników i współpracowników jako dobry, ciepły, uśmiechnięty, choć konsekwentny i pilnujący punktualności, bo to zdaje się jest tutaj bardzo ważny w pana przypadku człowiek. Zgadza się wszystko? Chyba tak, no bardzo mi miło, że tak o mnie myślą. Faktycznie staram się być punktualny. Prowadzi pan wykłady także na uczelni. Jakim pan jest nauczycielem dla studentów? Myślę, że nie jestem jakiś bardzo ostry w sensie ostrości egzaminowania. Staram się zrozumieć studentów. Staram się przekazać im to, co jest faktycznie potrzebne potem na egzaminie. Zawsze się umawiamy, że realizuję program, który przedstawiam na pierwszych wykładach i to jest podstawą później egzaminu. Także studenci, których namawiam, aby przychodzili na wykłady, nie muszą korzystać z jakichś dodatkowych źródeł. Jeżeli to zawsze wskazuje, co jeszcze trzeba uzupełnić. Czyli kosą pan nie jest, krótko mówiąc, nie. Tak? Myślę, że nie. Mikroorganizmy i bioorganizmy, o tym chwilę przed naszym rozpoczęciem naszej podróży rozmawialiśmy. Co to takiego? Ja jestem mikrobiologiem. Przyjechałem do Łodzi w ogóle, żeby studiować mikrobiologię. Skończyłem te studia, zacząłem pracę w Instytucie Mikrobiologii i zajmuję się naukowo drobnoustrojami, które powodują zakażenia dróg moczowych. Natomiast na wykładach oczywiście opowiadam studentom o różnych drobnoustrojach, o różnych mikroorganizmach, również takich drobnoustrojach, które odgrywają znaczącą rolę w środowisku naturalnym. A więc nie tylko o patogennych drobnoustrojach, ale takich, z których jakieś pożyteczne korzyści mamy również. A mówi pan takim normalnym językiem, czy raczej język profesorski się wkrada? To znaczy oczywiście język fachowy obowiązuje podczas wykładów, ale staram się, aby ten język był przystępny, żeby to był nie jakiś hermetyczny język. Staram się studentom pewne rzeczy objaśniać, porównując do różnych takich zjawisk, niekoniecznie związanych z tym, co robią drobnoustroje, żeby łatwiej można było im to przekazać. Panie profesorze, habilitował się pan w oparciu o rozprawę naukową zatytułowaną, i tu będzie mi ciężko, proszę mi pomóc, charakterystyka swoistości epitopowej przeciwciał monoklonalnych i surowic poliklonalnych przeciwko lipopolisacharydo... Dokończy pan to. Tak, ja naukowo zajmuję się, czy zajmowałem się przez długi okres czasu lipopolisacharydem. Jest to element ściany komórkowej bakterii, pewnej grupy bakterii, który po uwolnieniu się z tych bakterii w trakcie zakażenia jest bardzo groźną toksyną, tak zwaną endotoksyną. Jedną z możliwości neutralizacji działania tej endotoksyny jest możliwość wykorzystywania przeciwciał monoklonalnych lub surowic.
przeciwciała powstają w naszym organizmie w następstwie pojawienia się właśnie tego lipopolisacharydu. Te przeciwciała łączą się z tą endotoksyną i ją neutralizują. Ja badałem po prostu te przeciwciała. Moja praca habilitacyjna w dużej części powstała podczas stypendium zagranicznego, które miałem w Forschungszentrum Borstel w Niemczech. Ja tam ten temat realizowałem i po przyjeździe uzyskałem zgodę, abym mógł na podstawie tych wyników się habilitować. Ja nie sądziłam, że ta podróż, panie profesorze, którą i tak wiedziałam, która będzie miła i przyjemna, wniesie dodatkowe treści do mojego życia. I te nazwy, które wydawałyby się szalenie obce i dalekie, nagle stały się zrozumiałe niemal w pełni. Jak pan jedzie pociągiem, czyta pan książkę, stara się rozmawiać ze współtowarzyszami podróży, jest pan w swoim świecie, jak wygląda to? To pierwsze, znaczy lubię czytać książkę lub lubię czytać też tygodniki, więc zawsze coś zabieram do czytania. Oczywiście jeśli się pojawi możliwość porozmawiania z kimś, to jak najbardziej jest to miłe, ale generalnie raczej preferuję wykorzystanie tego czasu, którego jest mało na taką lekturę, na to chcę wykorzystać. Czy jest pan takim człowiekiem, który sobie ceni komfort podróży, czy gdziekolwiek byleby się przemieścić i być może mieć właśnie tę książkę, o której przed chwilą rozmawialiśmy? Znaczy, nie mam jakichś specjalnych wymagań. To znaczy, no dzisiaj szczęśliwie ten komfort się znacznie poprawił, ale myślę, że gdyby trzeba było gdzieś jechać w gorszych warunkach, a byłoby to warte celu tej podróży, to chętnie bym na to przystał. No myślę, że z Poloregio może pan się zawsze wybrać i zawsze być pewnym tego, że tutaj te oczekiwania dotyczące tej jakości podróży na pewno będą zaspokojone. Panie profesorze, oprócz tego, że jest pan rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, profesorem, wykładowcą, już się miałam okazję zorientować, przesympatycznym człowiekiem, to jest pan także ojcem trojga dzieci i dziadkiem dla dwóch wnuczek. Jakim jest pan ojcem i dziadkiem? No to powinna pani zapytać moje dzieci, ale myślę, że jestem dobrym dziadkiem, szczególnie, a myślę, że też nie byłem złym ojcem. A jak pan wychowywał swoje dzieci? Co dla pana w wychowaniu dziecka było najważniejsze? Ja byłem takim otwartym. Z żoną żeśmy tworzyli takie małżeństwo partnerskie, więc starałem się w wielu obowiązkach uzupełnię, byśmy się uzupełniali i starałem się żonie pomagać być jak najwięcej z dziećmi i myślę, że to dzieci doceniły i te relacje obecne, to są już dorosłe osoby, są bardzo dobre. A jeśli chodzi o wnuki, zwariował pan na ich punkcie, czy nie? Zdecydowanie. Czyli standard, tak jak mówią wszyscy. Tak. Ja raczej jestem upominany przez córkę, przez zięcia, że czasami na przykład czekolady za dużo pozwalam zjeść mojej starszej wnuczce. No to widać. Ale to syndrom dziadka zdaje się tutaj się pojawia, prawda? Już kiedyś oberwałem za to. Ale jest pan takim człowiekiem, który siedzi z dziećmi, czyta książki, opowiada na przykład o podróżach, że można wsiąść teraz do pociągu, takiego jakim my jedziemy, zwiedzić całą Polskę wzdłuż i wszerz, zobaczyć jeszcze kawał świata. Jak my byliśmy w wieku pana wnuczek, no to nie było takich możliwości. Tak, dużo takich opowieści, jak najbardziej, ale jeszcze bardziej pamiętam ten okres pierwszy, kiedy moja starsza wnuczka do nas przychodziła. Bardzo dużo czasu spędzałem na czytaniu. Ona bardzo lubiła czytać. Pierwsze jej słowo, które od niej usłyszałem, to było okulary. Okulary. Ona zwracała mi uwagę na to, że mam wziąć okulary, żebyśmy razem czytali książeczki. Jakie książki pan czytał? To były książki dotyczące mikrobiologii już, czy jeszcze nie? Czy nie starał się pan przemycać tego wątku? Jeszcze nie. No różne, takie, które ona lubiła. Najbardziej oczywiście lubię te, które ja ze swojego dzieciństwa pamiętałem, ale teraz jest cały szereg innych ciekawych książek, które warto też czytać i to robiliśmy. Jeśli chodzi o pana córki, poszły w pana ślady? Pana dzieci, bo wiem, że są dwie córki i syn. To znaczy, moja starsza córka Ola jest adiunktem, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Więc można powiedzieć, w jakim stopniu poszła w moje ślady, chociaż oczywiście to jest inny obszar zainteresowań badawczych. Ona zajmuje się zagadnieniami
związanymi ze stosunkami międzynarodowymi, z problematyką kobiet, bo to jest jej ten obszar badawczy. No, ja jestem mikrobiologiem, co już było powiedziane. Jeśli chodzi o syna, syn ukończył studia na Wydziale Nauk Geograficznych. Wtedy to się nazywały geografia turyzmu, więc no nie poszedł w ślady ani moje, ani również mamy. Mama pracowała jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym, więc też nie... Ale gdzieś to się wszystko jednak składa w jakąś większą całość, no tak. Panie Natomiast profesorze. Młodsza córka jest nauczycielką, skończyła studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Czyli trochę w mamę poszła. Troszkę w mamę i zresztą bardzo chciała być nauczycielką i te plany szczęśliwie się udało zrealizować. Panie profesorze, jak pan jedzie pociągiem, to jest dla pana taki reset, taka ucieczka trochę od tych codziennych obowiązków, które na pewno rektor ma wiele? No ja myślę, że tak, bo wtedy można myśleć troszkę o innych sprawach. W każdym razie nie ma takich momentów, że no trzeba jakoś reagować, trzeba pewne Czyli spręż gdzieś odkłada pan na bok, tak? To można tak, nawet myśląc o pewnych sprawach, które są związane z uniwersytetem czy z pracą badawczą, ale to jest jakby troszeczkę inny sposób, prawda? Czyli poleca pan wszystkim podróż pociągiem? Jak najbardziej. Nawet tym zestresowanym, jeżeli coś się w życiu nie układa, coś jest nie tak, to wsiąść do pociągu i jedziemy, tak? I już nie byle jakiego. Nie, bardzo dobrego. I jedziemy. Jak wygląda praca rektora Uniwersytetu Łódzkiego? Jest pan rektorem od roku i dwóch miesięcy. Czy tak pan sobie to wyobrażał przed wyborem? To znaczy w jakimś stopniu tak, bo byłem prorektorem wcześniej, więc widziałem jakie obowiązki są po stronie rektora. Jakkolwiek oczywiście wiele się zmienia zarówno w otoczeniu, jak i na samym uniwersytecie, więc trudno powiedzieć, żeby jakieś sprawy nie zaskakiwały. Może nie w dosłownym tego słowa rozumieniu, ale no, ta kadencja na pewno jest trochę inna niż te, które były udziałem moich poprzedników. A w którą stronę pana zdaniem powinien pójść rozwój Uniwersytetu Łódzkiego i na co powinni państwo stawiać? My już postawiliśmy. Postawiliśmy na rozwój badań naukowych. To jest niezwykle ważne w tej chwili, ponieważ jest dyskutowana nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i prawdopodobnie w najbliższym okresie czasu w Polsce zostaną wyłonione uczelnie badawcze. One będą lepiej finansowane i wszystkie nasze działania w tej chwili są skoncentrowane na tym, abyśmy mieli szansę stać się takim uniwersytetem w przyszłości. To jeszcze zapytam, ponieważ nasza podróż powoli zaczyna dobiegać końca, panie profesorze. Miło, ale szybko. Tak. Jak pan spędza wolny czas? Wolny czas spędzam... Lubię chodzić z kijami, czyli Nordic Walking, razem z żoną uprawiamy. Może gdzieś się spotkamy, ponieważ ja też czasami bardzo chodzę. Tak. Bardzo mi miło. Oprócz tego wyjeżdżam na wakacje w ostatnim okresie. Kiedyś to spędzaliśmy wakacje głównie w górach. W tej chwili nad morze, to już od kilku lat tam jeździmy. Też głównie kije i chodzenie. Natomiast w domu dużo czytam. Lubię. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę dobrej lektury i mam nadzieję, że tę podróż będzie pan wspominał tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Do zobaczenia. Dziękuję.